kameruje się. Cześć, tu Sławomir. Cześć, tu Kajra. Słuchajcie, dzisiaj na Śląskiej Karuzeli prawdziwy baca wśród muzyków. Paweł Gołecki, witamy Cię serdecznie. Zaczynamy! Paweł, gdzie byłeś, kiedy Cię nie było? W domu. W tym roku w domu. Tak, w domu. Inaczej. Słuchaj, bardzo są wszyscy ciekawi, co to, nie ma żyletek na koninie, czy o co chodzi? Taki był plan, że wiesz co, dopóki nie będziemy grać koncertów, to się nie golę. Rozumiem, czyli do tej pory, ale to nie, tak, że nie jest, ale słuchaj. Słyszałem, że dwa ostatnio zagrałeś. Nie. Zagraliśmy coś, ale, no ale jakoś mi się spodobało, więc zostawiłem. Bardzo. Taki jak design. Państwo oceniacie ten nowy styl Pawła? Ciekawe, jak twoje fanki na to reagują. Myślę, że dobrze, bo to tak męsko, nie? No. Tutaj się przypatrzcie, a w piosence posłuchajcie, jak wrócimy, czy faktycznie dalej Wam się podoba. Pawełku, słyszałem, że 10 kubików buka zakupione. Jaka będzie zima w tym roku? No, będzie ostra. Jakby nie było, to ostra ja będzie. Ja się szykuję powoli. No to dobrze, ale też wyszykowałeś dla nas nową płytę. Powiedz coś więcej, od kiedy na rynku, jakie piosenki, jak jest odbierany repertuar przez fanów? Płytka wyszła już na wiosnę tego roku, już była gotowa. Mhm. No i tak fajnie sobie ją słuchamy cały czas i, no i chyba się podoba. No, nie wiem dokładnie, ale chyba tak. W każdym razie nie mamy za bardzo gdzie jej prezentować na żywo, że tak powiem, bo tego grania w tym roku było troszkę mniej, ale mamy płytka... nadzieję, że przyszły rok będzie już normalny. Na pewno będzie normalny. No i super, no mam nadzieję, że w pozostałych piosenkach też jest taki ogień. To myślę, że jeszcze coś puścimy tutaj no może. Pewnie, no pewnie, że, ale zanim, to ja chcę się dowiedzieć. O czym jest piosenka Odpłyńmy Miła? Jak to o czym? Żeby ale odpłynąć łódką, czy odpłynąć w morze alkoholu, czy odpłynąć za ocean. Co kto lubi? Jak czy odpłyńmy w miłości? To może Sławomir Ci wytłumaczy. Bo tak, bo ja to wytłumaczę po programie. Natomiast... Dobrze, to na pewno potrafisz powiedzieć, co to jest pije i ja. No to jest... No, proste no, tłumaczenie. No. Tu właśnie nie ma co tłumaczyć. Po prostu trzeba się napić. Znaczy tłumaczysz się potem żonie, prawda, nie? Wieczorem jak wracasz, to wtedy się trzeba dobrze tłumaczyć. A to akurat dobry numer. Czy ty pisałeś listy miłosne do dziewczyn? Kurde, pisałem. Tak? Przypomniałeś mi teraz. No? No? Jak byłem taki trochę mniejszy, jeszcze młodszy, to pisałem. A jak miała na imię? Nie wiem, czy mogę. A powiem, Kasia. Kasia, no to pozdrawiamy Kasię. Miłość z podstawówki. To chyba Kasi coś zadedykujemy też muzycznie, a czemu co? Nie? Kasia, pamiętasz? Ciekawe, czy to będzie oglądać. Pamiętasz? No na pewno, jak będzie wiedziała, że jesteś, ty napisz, czy Pawłowi lepiej w brodzie, czy bez. Pawełku, bo ja tak oglądam i tak patrzę. Mhm. Co ty taki smutny, zatroskany na tych zdjęciach jesteś? No bo COVID, nie? Znowu. Wszystkiemu winny jest COVID. Po prostu. No słuchajcie. Niestety COVID wszystkim nam pokrzyżował nie, plany. Masz brodę też. No to ma brodę, no ma, no, ale patrz jaki smutny, nieszczęśliwy. Słuchajcie, kto chce zobaczyć te zdjęcia, to sobie kupcie płytę, sobie zobaczcie. A kto chce posłuchać, to też sobie kupcie. Czasy COVID-owe wszystkim nam plany trochę pozmieniały, ale naprawdę warto. Dlatego, że faktycznie tutaj, jak pięknie Pawełek napisał, że tworząc tę płytę przekonałem się o tym wielokrotnie przy każdej piosence. Myślę, że udało nam się nagrać album bardzo różne, od spokojnych, kołyszących dźwięków po taneczne brzmienia, które wyciągają na parkiet. Więc kochani, no warto. To prawda. Warto. Kameruje się? Cześć, tu Sławomir. Cześć, tu Kajra. Słuchajcie, dzisiaj Śląska Karuzela gości w Skansenie w Chorzowie, gdzie można poczuć zapach przeszłości. Zaczynamy. Pawełku, ja bym chciała wiedzieć, jak spędziłeś ten covidowy czas generalnie w domu? Jak cię to wszystko zastopowało? Na lockdownie ile poszło flaszek? Wiecie co, ja się cieszę właśnie. Mam czas na to, żeby odpocząć, posiedzieć z dzieciakami. W ubiegłym sezonie to w ogóle nawet nie wiem, kiedy przeleciał ten sezon. No teraz. Elegancko, na luzie, na spokojnie. Czyli jakby miałeś czas, żeby się trochę wyciszyć, nabrać energii do nowego koncertowania. Dokładnie. Pewnie jeszcze chyba trochę posiedzimy w domu, ale jak... skończyć. No to jest najważniejsze. Tak jest. No. A koncerty jeszcze przyjdą. Przyszły sezon będzie super, zobaczyć. Oj, to pewnie już długo łóżka wtedy nie uwidzimy, ale no trzymamy za to mocno kciuki. A czemu łóżka nie zobaczymy? A co ty, co byś tylko byś leżał, nie? Jakiś kwas, nie? Taki, zupełnie. Paweł, a powiedz, jak na lockdownie dałeś radę z dzieciakami, jeżeli chodzi o edukację szkolną?
To ciężki temat. Wiesz co, wtedy zawsze jakoś się tam znajdzie żona moja przy nich, a ja mam święty czas, żeby sobie trochę poćwiczyć, pograć, pośpiewać. Doskonale. Gdyby nie te żony, to ja nie wiem, co byście w ogóle robili, naprawdę. Jakbyście żyli, to jest... Nie Sławomir? Dokładnie tak. Bez naszych żon nie bylibyśmy tu, gdzie jesteśmy. Bylibyśmy znacznie szczęśliwsi. Mam takie pytanie, a powiedz, byłeś w tym roku na grzybach? Udało się coś zebrać? Nie, ja nie lubię grzybów. Jak to nie lubisz? Nie, wiesz co, wolę borówki. A na borówkach byłeś? Tak. Tak? Nazbierałeś? Kilka razy byłem, jasne. I potem jak je jakoś do słoiczków, czy od razu jesz, czy w pierogi? Albo placek bardzo dobry. No. Zapraszam, Sylwia robi taki placek z borówkami, że... Oj, to się piszemy. Tak. Zapraszamy. Nasze gorczańskie borówki to jest wspaniała sprawa. No, ale po ile teraz litr? Nie mam pojęcia. Teraz już chyba nie handlują, ale po 18 ja płaciłem na początku. Trzeba było przyjechać do mnie, miał być za darmo. A wiesz, to się tak za darmo, potem byś mnie policzył. Picia to za darmo. Jasne. Ale na przykład z takimi grzybkami pod wódeczkę to jednak by się mlasnęło, co? No, jak ktoś zbiera, to trzeba. No, a zbierać, no tak, nie ma komu. No. Paweł, co to będzie? Co będzie? Dobrze będzie. Słuchajcie, tego wam też życzymy. Dobrze będzie, nie przejmujcie się żadnymi problemami. Zapraszamy was za tydzień na Śląską Karuzelę. Będą nowe przeboje, będą piosenki Pawła Gołeckiego. Dorzucimy coś Sławomira. Premiera no, będzie. Oczywiście, że tak. Widzimy się już za tydzień. Do zobaczenia. Cześć.